Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani, witam z bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Star Wars Jedi Fallen Order. Będziemy sobie dzisiaj grać, zaraz po tym jak aktualizacja się zakończy, w kolejną misję fabularną. Oh yeah! Z tego co rozumiem, jestem w tak mniej więcej 2/3 gry. Powinno nam dosyć szybko pójść, zobaczymy. Nie mam jakiegoś parcia, że muszę tą gierkę jakoś szybko ukończyć, ale chciałbym po prostu jakoś tak się, wiecie, zbliżać do zakończenia. Póki jeszcze mam chęć grania, boję się, że po prostu jak za bardzo przeholuję z bieganiem po mapie i szukaniem różnych znajdziek, odkrywaniu nowych elementów mapy, to po prostu w pewnym momencie powiem sobie: okej, to wszystko, mam dość. Tak sobie po prostu gram i jest okej. Fabuła główna nie jest jakoś taka jakoś znacznie inteligentna, nie powiedziałbym. Raczej humorowi bliżej do jakichś takich animacji Disneya, czy może po prostu trylogii Disneya, aniżeli do tej oryginalnej trylogii, jednej czy drugiej. No myślę, że tutaj ten humor jest dużo bardziej taki młodzieżowy, mam wrażenie. Siema Revrax, siema, co tam? Dzisiaj sobie ustawiłem w końcu kolory LEDów na moim sprzęcie i w końcu nie świeci jak psu jajeczka. Nie wiem, kto na to kurwa wpadł. Naprawdę. Ja wiem, irytacji mnóstwo w moim głosie, ale to jest po prostu tak denerwujące. Każde jebane urządzenie musi mieć kurwa swoje LEDy. Nie. To nie jest tak, że sobie w Windowsie edytujesz LEDy i chuj nie świecą ci. Nie. To klawiatura ma LEDy. Zajebiście. Chcę zmienić LEDy, muszę pobrać aplikację, bo inaczej świeci jak pieprzona tęcza. Okej, myszka. Myszka ma LEDy, zajebiście. Ale co, jeżeli nie masz aplikacji, świeci jak jebana tęcza. Karta graficzna? Nie, no spokojnie, to jest karta graficzna, ona nie świeci. Nie, kurwa, świeci jak jebana tęcza. I do wszystkiego, do każdego sprzętu, do myszki, klawiatury, karty graficznej, chłodzenia wodnego, do jebanej Avermidi nawet. Do wszystkiego potrzebuję osobne aplikacje. I nie, że potrzebuję jedną aplikację dla każdego, albo że do każdego potrzebuję osobną aplikację, ale po użyciu mogę odinstalować. Nie. Odinstalowałem aplikację od LEDów do karty graficznej, to jebana karta graficzna znowu zaczęła świecić jak jebana tęcza. What the fuck is going on? I teraz mam jakieś kurwa 5 aplikacji, których nie zamierzam nigdy uruchomić, chociaż muszą się uruchamiać. I ja pierdolę, no o co chodzi? No ale teraz ma LEDy. Na szczęście mój nie ma. Na szczęście nie wpadłem na taki porojony pomysł, żeby kupić z LEDami RAM. Na szczęście. Bo to po prostu jest taki przesada. Ustawiłem sobie teraz takie efekty. Wszystko świeci na żółto. LEDy od obudowy świecą na żółto. Chociaż nie wiem, jak je zmienić. Po prostu świecą na żółto, ale to dobrze. Chłodzenie zmieniłem na żółto. Kartę graficzną na żółto. Myszkę, klawiaturę na żółto. Wszystko, kurwa, na żółto. I nie zmieniam. Na razie tyle. Ale wkurza mnie to, że jak odinstalowałem aplikację od karty graficznej, to się nazywa jakoś Mystic Light, czy coś tego typu, to od razu karta graficzna zapomniała. Zapomniała, że ma świecić na inny kolor. Ja pierdzielam, co za... O mój Boże. Procesor RGB? No procesor nie, ale chłodzenie cieszą na procesor jest już z LEDami, więc... To też nie jest zbyt dobry pomysł, bo świeci, kurwa. Okej. Nie żebym chciał kupować LEDy, bo pewnie ktoś mi powie: ale jak chciałeś, to mogłeś kupić bez LEDów. No ale kurde, nie będę teraz szukał klawiatury, ponieważ ma nie mieć LEDów. Myszki, ponieważ nie ma mieć LEDów. Szukałem sprzęt dobry, a niekoniecznie bez LEDów. Tam trochę irytacja na sam początek, masakra. Przed chwilą to ustawiałem. Już bym zaczął pół godziny temu grać. Ale nie, musiałem ustawić LEDy. Chwila, ustawię scenę jeszcze. Trzeba ustawić jeszcze... Zaraz wracam z tym obrazem. To jest wszystko poustawione. O Jezu, scena, wracaj. Chociażby było fajnie, jakby kolorkiem pokazywała temperaturę. A, jeżeli chodzi o temperaturę, to ja mam ten. To ustawiłem sobie. Na klawiaturze u góry mam takie logo Corsair. I ustawiłem, że lewa strona Corsaira
lewa strona loga Corsera pokazuje temperaturę procesora, a prawa strona pokazuje temperaturę karty graficznej. Czyli po lewej stronie, jak jest zielony kolor, to znaczy, że mam tam chyba 35 stopni minimum, czy coś tego typu. Później od 50 mam pomarańczowy i od 60 chyba mam ustawione czerwony, coś takiego. Czyli ustawiłem sobie, że procesor i karta graficzna pokazuje mi, jakie kolory są, więc to akurat ustawiłem, ale szkoda, że ten Kraken, którego kupiłem, czyli chłodzenie cieczą, nie ma właśnie czegoś takiego. Nie wiem, jak to ustawić, przynajmniej na razie. Ale nie wiem, czy ja bym chciał, żeby to zmieniało kolory. Ustawiłem sobie takie dwa małe LEDy na tym, na klawiaturze i mi świeci z tymi temperaturą, więc jaram się trochę, powiem szczerze. Taka sytuacja, powiem szczerze, burżuj, no trochę kurwa burżuj, nie powiem, że nie. Chciałem mu zaprzeczyć, ale nie, to chyba nie jest możliwe, nie w tej sytuacji. Nie ma argumentów na to, żeby to powiedzieć, że nie burżuj. Najgorsze jest to, że nie mogę mapy oglądać, kiedy jestem w wodzie. What the fuck? No ale to spoko, nie? Teraz na przykład widzę, że przez chwilę mój procesor ma 60 stopni, nie? Spoko. Nieźle. Jezu, teraz będę musiał w każdej mapie mógł pływać pod wodą? Ja pierdzielę. Jezu, jaki głos teraz. Nie wiem, zobaczę, dokąd mam płynąć, ale gdzieś popłynąłem. Nie wiem, czy mi się kończy powietrze za jakiś czas, czy nie. Nie wiem, czy jest to jakiś limit. Gdzieś tu miałem iść? Nie, no tutaj rzeczywiście. O, oh, wow, nice. Ciekawe, czy Bidi jest wodoszczelny. Ciekawe, czy ma LEDy. Ciekawe, czy Bidi ma LEDy. Ej, on chyba ma LEDy, rzeczywiście z tyłu ma, patrz. Zielonego LEDa ma. Jebaniutki. Au. Nawet Tarful ich nie powstrzymał. No, mam nadzieję, że ma wodoszczelną obudowę, bo będzie przypał. Nie no, tędy chyba nie mogę, muszę chyba zanurkować. Popłynąłeś z tematem. Ej, chciałem, żeby tematy się ze sobą łączyły. What the fuck? To nie jest naturalna konsekwencja, że skoro narzekam na moje LEDy w komputerze, to nie zacznę narzekać na LEDy w moim BD-1-ie. What the fuck, man? Dlaczego BD-1 nie może być bez LEDów? Może bym chciał BD-1-a bez LEDów. Mogę wyłączyć. Czy do BD-1-a jest kolejna aplikacja? Na przykład takie jak Need for Speed Heat Studio? Coś tego typu? Może do BD-1-a też jest aplikacja stuningowa czy coś? Takie te gry są do siebie podobne. Aha, czyli LEDy BD-1-a wykrywają mój poziom zdrowia. Nice. Poziom niezły. Mieć dreszcze. O, mocne słowa jak na ciebie. Mocne słowa jak na poborcę podatkowego, LEDowego. Nice. Czy ja co ten BD-1 ma z tego, że z nami łazi? Jakąś frajdę, pośmieje się z nas, czy o co chodzi? Jakąś umowę śmieciówkę ma? Pracę w rozwijającym się... młodej, rozwijającej się drużynie? Ekipie? Możliwość rozwoju i awansu? Nie mogę go dopaść! Potrzebuję... Pilnujcie się! Nie zatrzymywać się! Powinniśmy go ścigać! Siemanski Javer, co tam?
Oh yeah. Dobrze, że zastanawiałem się nad tym, czy podoba mi się to, że w tej grze jest taki recykling map. Myślałem sobie o tym ostatnio. Naprawdę nie mogę się zdecydować. Niby fajnie, że wykorzystują zasem lokacje, nawet to jest słodkie, ale to trochę śmierdzi niskim budżetem. Śmierdzi mi trochę to tym, że ten recykling map, to powrót na kaszyk i tak dalej, że to jest trochę wymuszone przez to, że EA dało mało pieniążków, EA powiedziało, że ta gra ma kosztować milion, a zarobić 5 miliardów. I jakoś tak mi to śmierdzi. Nie wiem, czy to jest to przez to, że ja jestem tak źle nastawiony do EA, czy rzeczywiście tak jest. Trochę się boję, że EA takie dobre, a tak naprawdę to EA pod przymusem Disneya stworzyło grę dla jednego gracza, a tak naprawdę to wszystko mają wyjebane i tak naprawdę oni... Znaczy, wydaje się, że ta gra jest dobrym początkiem fajnych gier o... Czy Imperium rzuciłoby tyle sił na... Fajnych gier o Jedi. Natomiast mam jakieś wrażenie, że EA nie będzie chciał tego kontynuować, że EA woli takie gry, usługi mimo wszystko i wszystko mydli nam oczy tym, że single player chcemy. I że on będzie teraz robił single player bez lootboxów. Problem z Androidem jest taki, że możecie zwyzywać, a ten nawet nie będzie wiedział, co powiedział. O mój Boże. No trochę się boję, kurde. Boję się, że ten Jedi, który jest przyzwoitą gierką, nie wiem, niektórzy wyskoczyli, że ta gra jest jakąś grą roku. No raczej nie, jeżeli to jest wasza gra roku, to chyba niewiele, kurwa, widzieliście w tym roku. Chcecie Dark Soulsy? Spójrzcie na Sekiro, jest lepsze niż to. Spójrzcie na Star Warsy. Okej, nic nie było, może to są wasze ulubione Star Warsy, no tak, czemu nie? No, ale nie powiedziałbym, że ta gra jest jakaś super wybitna. Znaczy, może to się nagle zmieni, ale wydaje mi się, że ta gra jest niedorobiona ogólnie. Bo ta gra ma jakieś takie dużo niedoróbek, że nie jest zbytnio ładna. Na początku nawet robiło na mnie to wrażenie, ale to chyba dlatego, że za dużo na Switchu grałem, bo naprawdę ta gra nie jest jakaś wybitnie ładna. Wygląda jak gra z PS3 trochę. Trochę jak z PS3. No, może, że będę żałował, że tak powiedziałem, ale trochę wygląda jakby była z PS3. Zajmę się nim! No i jest. Powiadomię ci, kiedy... Musiałem strzelić! O Jezu, co on robił? No wiesz, i jej musi trzepać kapuchę. No znaczy ja wiem, kurwa, to jest firma, nie? To nie jest Caritas, że on nagle ma... Chociaż Caritas pewnie też trzaskę dużo kasy, nie mam pojęcia zresztą. Dobra, może nie będę... Oczernie, jak nie mam pojęcia, ale... Ale ogólnie każda firma, każda korporacja musi na siebie zarabiać, ja to rozumiem, ale... Są pewne umiary, które według mnie EA po prostu przeciąga mocno. Macie! Bo wiecie, bo ja kupiłem ostatnio Need for Speed Heat i Star Wars Jedi Fallen Order i powiem szczerze, że to dla mnie, ja je kupiłem przede wszystkim dlatego, ponieważ wierzę w to, że kiedy ja portfelem zadecyduję, że chcę gry dla jednego gracza, które są coraz bardziej dopracowane, to że EA to zrozumie coś w stylu, okej, oni chcą bardziej dopracowane gry, fajnie, że kupują, a ja się boję, że EA zrozumie, aha, dobra, kupują gry dla jednego gracza, no to tak. Mówmy im, że ta gra jest dla jednego gracza, mówmy, że nie ma lootboxów, a lootboxy dodamy później. Ja nie mam pojęcia, na przykład Call of Duty tak robi, z Activision dokładnie. Activision robi coś takiego, że po prostu dokłada lootboxy dopiero miesiąc po premierze, tak żeby wszyscy zdążyli recenzję zrobić. Naprawdę. W Call of Duty pojawiają się paczki płatne miesiąc po premierze, tak żeby żaden recenzent nie powiedział, że są lootboxy. What the fuck, man? To jest po prostu jakiś cheat roku normalnie. I się boję, że EA też wpadnie taki pomysł, że okej, reklamujemy gry. Idealnie to, co chcą usłyszeć, to EA tak reklamuje, ale później robi swoje. Że ta gra nie jest idealna, a reklamowana jest teraz jakiś anioł gamingu. Nie
A to co? Złomiarz z braki bawi się w Jedi? Mówiłam wielkiemu inkwizytorowi, że już się pewnie tu nie pojawisz. Zwłaszcza, że wybiliśmy tych żałosnych bojowników. Uwielbiam się mylić. No ja osobiście powiem szczerze, że ja kupuję FIFA w jakiś czas, tak co 3 lata. Kiedyś kupowałem co rok, 2010, 2009, 2008, chyba coś tego. Wtedy wydaje mi się, że kupowałem tak mniej więcej co rok. Ale znudziło mi się i już nie kupuję w ogóle, albo kupuję co 3-4 lata, no różnie, nie? Ale ostatnio kupiłem właśnie w zamian za to, żeby trochę pokonać może zaspokoić moją pasję do grania w takie FIFA-podobne gry, to po prostu kupiłem Football Managera. To wydaje mi się mega fajny. I tak próbuję walczyć z tym EA, żeby nie dawać im jak za dużo pieniędzy, bo naprawdę EA robi tak w chuja graczy, że to jest aż przykrość. Przykro się na to patrzy, kiedy oni pierdolą głupoty, że niby to wszystko dla graczy, a tak naprawdę to mają wszystkich w dupie. To jest straszna choroba, po prostu straszna choroba. Tak samo zresztą, kurde, Blizzard. Blizzard na ostatnim BlizzConie przeprosił graczy za to, że zbanował gracza. Ale jak przeprosił? Nie przeprosił gracza, nie odbanował gracza, nie odbanował komentatorów. Nic, kurwa, nie zrobił. Powiedział, no zjebaliśmy, bo daliśmy się, kurwa, przyłapać. No what the fuck, man? No co za korpo śmieciogadanie. Straszne to jest. Psuje mi to miłość do gier. Naprawdę. Ale FIFA to kotlet. Nie no, FIFA to kotlet, wiadomo. Ale w sumie co mają wymyśleć? Nie, może mogą coś wymyśleć. Nie, mogą jak na przykład NBA od 2K mogą na przykład dać ruletkę, kurwa, do gry dla dzieci. I inne takie hazardowe rzeczy. No też mogą zrobić, nie? Racja. Co to jest? Szuka nas dziewiąte. Jednak... No kurde, przestał gadać przez to, że... Popłynąłem pod wodę. Znaczy ja to rozumiem, że FIFA ciężko jakby się dużo rzeczy zmieniało co chwila. Nie da się to zrobić. Nie da się zrobić czegoś takiego, że teraz nagle FIFA się będzie zmieniała o 360 stopni w ciągu, z roku na rok, no bo przecież to jest ta sama gra, no nie można nagle stworzyć, że okej, od teraz piłka jest kwadratowa, bramki są 3, no nie możesz tego zrobić, bo to jest FIFA, nie? No ale grafika mogłoby się zmieniać, jakieś mechaniki strzelania tych karnych i tak dalej, a to się dosyć rzadko zmienia, no. No nie jestem fanem tego. W każdym razie mam wrażenie, że taki Jedi. Ale to nie jest lootbox przecież. 2K, mistrz retoryki. Znaczy, najlepsi z lootboxami to są EA. Wiecie, co EA powiedział o lootboxach? Lootboxy to nie jest hazard, to jest surprise mechanics. What the fuck, man? Jakie kurwa niespodzianki? Jaka mechanika niespodzianki? Ja pierdzielę. Jaka kurwa niespodzianka? To jest hazard. No jak idę do kasyna, to nie mówię, że to jest jakiś kurwa jebany surprise mechanics, tylko hazard. To jest ruletka. To jest poker, nie? A nie, że... O mój Boże. Za kogo oni mają... Cześć, i najlepsze jest to, że oni, kiedy mówią, że to nie jest lootbox, tylko że to jest surprise mechanics, to oni nagle w sądzie mówią... Nie, my nie mamy lootboxu. I teraz sąd musi orzec, czy to są Surprise Mechanics, czy to jest kurwa lootbox. I każdy debil wie, że to jest lootbox i że to jest hazard, ale sąd teraz musi nad tym dywagować. Musi tracić czas i pieniądze i materiały na to, żeby oświadczyć, że okej, dobra, oni jednak kurwa kłamali od początku. No what the fuck, man? To jest chamskie, to jest oszustwo. Brzydzę się normalnie. To jest to, co jest najgorsze w polityce, właśnie takie pierdololo. Straszny to jest. Mogę tutaj wpuść? Chyba mogę.
Tylko jak tam wejść, kurde. Tu nie wiem, mnóstwo stworów, z którymi nie chcę walczyć. Chwila. Widzę, że mój wentylator od komputera zaczyna jakoś tak głośno świrować. Chwila. Jak ja bym chciał, żeby on tak nie podgłaszał się maksymalnie na maksa? Chciałbym, żeby był cicho. Jakiegoś wieje mi w nim. Chcę ustawić mniejszy pułap podgłaśniania chłodzenia, bo to jest przesada. Wybaczcie, że to robię teraz, ale mnie wkurza to, że mi zaczyna grać jakoś mocno. Dobra. Jezuniu. Gacha to rodzaj hazardu. Co to jest gacha? Czym jest gacha? Bo cię wieje tam tak. Ale czaisz? Bo jest... Pobrałem aplikację do kontrolowania obrotów wentylatora w chłodzeniu cieczą. No i kliknąłem silent. Kliknąłem opcję silent. I opcja silent jest tak spieprzona, że kiedy jest 35 stopni, no to zero praktycznie wentylatora. Kiedy jest 45 stopni, nagle jest 60%. I nagle z 0 do 60% to robi tak... What the fuck, bo jak to ustawił? Koszmar. Dobra, coś takiego ustawię. Będą się lepiej, zobaczymy. Okej, dobra. Powinno teraz obraz na chwilę zniknąć, bo przełączam ekran i teraz to nie powinno tak mocno hałasować. No, zobaczymy. Będę kontrolował, czy ten wentylator mi nie wyda jakichś pocholernych dźwięków. Gacha, anime, lootboxy. Gacha to jest... Dobrze czytam? Gacha? Czy gatha? Jakkolwiek. I co, jak to polega? To lootboxy, które występują w grach anime? Czy anime to jest tak odrębna kultura, że muszę nawet kurwa lootboxy inaczej nazywać? Pojebany świat. Już brzmi dziwnie. O Jezus, nie zaskoczyłem. What? O fucking. Jak tam miałem wejść? Jakoś tam przed tym ją wlazłem, ale jak? Ty, no, przed chwilą tam wlazłem, ale nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Gacha to dropy postaci i wydawanie dużą ilość hajsu, żeby dostać ulubioną postać. Czyli po prostu powiedzmy tak, ja jestem fanem Bleacha. Powiedzmy, że chciałbym grać Ichigo. To muszę zapłacić tej gaczy dużo pieniędzy, żeby dostać dostęp do Ichigo? O to chodzi? Coś tego typu? Dobrze, ja rozumiem to, jak to działa. To brzmi dziwnie.
Aha, i oczywiście wszystko jest losowe, nie? Że otwieram paczki i może wyskoczyć tam jakaś postać, której nie lubię. Na przykład tu Rukię. O to chodzi? Oh man. Ten świat jest straszny. Okej, gdzieś tam wlazłem, ale gdzie? Po co? Nie wiem. Może jest nieprzyjazne. Ja pierdolę, kawał żbika. Co to za wielki kurwa nietoperz? What the fuck is going on? Ej, gościu wygląda jak ten. Gościu wygląda jak ten zwierzak z The Last Guardian. Dobrze pamiętam? The Last Guardian? Ja pierdolę, dlaczego mi się wzrok zmienił? What? O co chodzi? Jakiś bug czy co? Aha. Jeszcze raz. Ciągle upadam, mistrzu. Tak? Dobrze. Upadaj i podnoś się. Tylko tak odniesiesz sukces. Nie pozwól, by ograniczały cię ego i wymówki. Odrzuć strach przed porażką i powstań. Zatem jeszcze raz. Dobrze. Teraz dostań się do mnie. Uda ci się. Czy ja się właśnie nauczyłem podwójnego jumpa? Nie serio? Poddawać, BD. Ja pie... To BD jest duży minus dla tej gry. To jest duży minus dla tej gry. Czajcie to... To jest Metroidvania. Ja to rozumiem. I Metroidvania działa w ten sposób, że Metroidvania, żeby dostać się do nowych miejsc, uczysz się w trakcie gry nowych umiejętności. Czyli po prostu, na przykład, uczysz się w grze, że... hakować. O, uczysz się hakować, dzięki temu możesz dostać się do pokojów, w których nie mogłeś się dostać wcześniej. I ja to rozumiem, ale podwójny skok to jest jakiś żart, że w grze, w której jesteś jebanym Jedi, musisz się kurwa, musisz sobie przypomnieć, jak się robiło podwójny skok. Żart. What the fuck, man. Ale to są leniwi ludzie. Prawda, to jest straszne. Nie lubię takich rzeczy, ponieważ to powinna być mechanika, którą poznajesz jako pierwszą. To jest podwójny skok, what the fuck? What the fuck? Nie jestem fanem. Nie jestem fanem. Ale zresztą taka gacza jest darmowa, a to dostajesz darmowe próby albo walcie specjalną. Aha, czyli powiedzmy dostaję, wbijam, tak jak w Overwatch, wbijam poziomy, dostaję gacze i mogę sobie otworzyć te paczki, ale równie dobrze mogę zapłacić hasidło prawdziwe i otwierać więcej paczek, tak? O to chodzi? Czy nie rozumiem czegoś dalej? Nie, no mi to wygląda jak zwykły lootbox po prostu. Aha. Okej, udało się. Jezus, ile to jest skakania. Albo jeb, albo za realne pieniądze. Jest ranny. Pomożemy mu? Jak możemy mu pomóc? Jesteśmy mali, on jest wielki. What? Mogę skakać podwójnie, naprawdę. Anime lootbox. Ale kto na to wpadł, żeby nazywać... Darfur, stary... Po co wymyślać na nową nazwę? To drzewo łączy jądro planety z niebem. To jest dziwne. Monster Hunter World czy co? Bo Geralda już mają. Właśnie chciałem pograć sobie w Monster Hunter World, ale kurde, za cholerę nie mam z kim zagrać. I tak myślę sobie, samemu się nie chce. Czy Happy'ego wcisnąć do tego, żeby pograć razem. A to może za jakiś czas. Gierka stanieje. Czy już chyba staniała, ale jak bardziej stanieje.
Aha. Aha. To było niezłe. Ja to mam Ichigo. Masz Ichigo? O mój Boże, ja też chcę Ichigo. Aha, automaty z kulkami. Dobra, dobra, to takie też jak u nas były zawsze takie kulki z tymi przylepnymi gówniami, gównakami do sufitu. To moja matka zawsze krzyczała na to, bo zostawały ślady olejne na suficie. Jezu, pamiętam jak kiedyś rzucałem tak cały czas o sufit i to spadało i rzucałem i później było tyle kropek tych, od tej gumy, czy tam tego oleju, czy czego co tam jest, że ja pierdzie, myślałem, że mnie zamorduje. A, to była trauma. Taka trauma, że to teraz pamiętam, żeby nie rzucać takimi rzeczami. Już dobra, złapałem się, uff. Uwielbiam zbierać takie rzeczy. Powiem szczerze, że ja też uwielbiam zbierać takie rzeczy. Nie wiem, czy to jest... Czy jestem trochę Japończykiem wewnętrznie? Bo uwielbiam zbierać takie małe figurki, jakieś takie bzdury zupełne, ale lubię popkulturę i żyję tą popkulturą i dzięki temu, jak sobie kupię jakąś taką małą, takie małe główienko, to się cieszę, że mogę sobie na półce mieć, czy to na biurku gdzieś mi stoi. Tak powiem szczerze. Kilka wersji gry mobilnej i Bleacha. Znaczy, ja bym chciał z Bleacha, żeby wyszedł taki, kurwa, jebitny RPG. Powiem tak, gdybym był moderem i umiał modować gierki, to pierwsze, co bym zrobił, to zmodował jakąś grę, na przykład Skyrima, i Skyrima przerobił, na 100% przerobił w Bleacha. Stworzył świat dusz bym tego stworzył, i stworzył tam wszystkie postacie z Bleacha, jako NPC-tów, jako wrogów, jako te wielkie, kurwa, gówna z tym okiem, co tak strzelały i rozpierdalały wszystko. Zrobiłbym wszystkim bym zrobił Bankai, by zamiast Fus Rodat robi Bankai! Ja pierdolę, po prostu naprawdę, zrobiłbym to. Albo chociaż Mountain Blade'a bym przerobił na takie coś, ale nie mam cholernie czasu na takie coś. Ale kurwa, chętnie bym zrobił, naprawdę. Ach, uwielbiam Bleacha, uwielbiam. Uważam, że ta gra potrzebuje RPGa, bo to by po prostu zrobiło dzień wszystkim fanom. Ale bym to zrobił. Ajajaj. O, fucken. Masz raczej nie, bo raczej dostał w pierdziel. Jest gra. Bleach 3D. Ale we nie wygląda jak gówno, no proszę cię. Czy wygląda fajnie? Pomożemy, ale musimy być ostrożni. Nie wystraszmy go. Hej! A przypominam, że ja nie jestem Japońcem, nie? Nie skrzywdzimy cię. Przyjaciele, rozumiesz? Kumple. Friends forever. Yo, BFF. Jest na telefon. No, a to już wiem, że nie dla mnie. Ja większość gier na telefon to odrzucam bardzo mocno. To część statku dziewiątej siostry. Usuńmy to. To trochę zaboli, dobrze? Tak, zażyczy mod na Bleach do Skyrim, a taki mod już jest. Naprawdę jest taki mod? Ja pierdolę, no nie mów, że jest. Jest? Oh fucking god. Uwielbiam. Dzięki, Bidi. Rewrax, podrzuć linka do tego, do Nexusa. Do Skyrima są mody do wszystko. To jest... Skyrim jest jak ten Rule 56, czy jak to się nazywało, ta zasada, że jeżeli wymyślisz sobie porno, to już jest takie coś? Albo ta zasada mówiła, że jeżeli cokolwiek istnieje, to jest taka wersja... Jest też tego wersja porno? Jakoś taka była taka zasada, nie? Czy nie? Gdzieś tam kiedyś na to trafiłem, ale nie pamiętam, powiem szczerze, nie robię researchu za często. O, że w tym problem. To nie jest wielki mod. Idziemy. Jakie wielkie mody! Wielkie! Że tam skoczysz. Co tam masz? Bleach 3D. Muszę zobaczyć to Bleacha 3D. A myślisz, że Skidravia to jest warte uwagi w ogóle? Ja nie wiem, czy ci mogę ufać, powiem szczerze, z tymi grami, bo grasz takie gówno, że naprawdę, patrzę na te twoje gierki, co ty grasz, według mnie to jest bezwartościowe zupełnie, strata czasu.
Ale oczywiście nie mówię, że dla ciebie to jest coś złego, nie? Ale dla mnie to jest coś... Coś, co mi się zupełnie nie podoba. Patrz na te Bleach 3D i nie wiem. To się boję. MMORPG to jest niby. What? Zasada 36. Cokolwiek istnieje w świecie, to na pewno jest jego wersja porno. O, dobra, dobra, 36. Okej. Coś interesującego? Dobra, dobra, możliwe. Nie widziałem piękniejszego widoku niż ten ze szczytu tego drzewa. Jak rozumiem, BD-1 to był robocik tego właśnie Kordowy, tak? Mhm. Gdzie mam iść? Chyba mam tylko jedno przejście, więc dobra, idę. Wyboru dużego chyba nie mam. Czy polecimy sobie na tym ptaszku? No wiesz, wszystko musi mieć mobilkę. Znaczy, z biznesowego punktu widzenia pewnie wszystko musi mieć mobilkę, ale z mojego punktu widzenia nie wszystko powinno mieć, jeżeli nie ma się dobrego pomysłu. Ja uważam, że nie wszystko na świecie musi mieć mobilkę. Definitywnie nie wszystko. No okej, okay, niektórym to wychodzi, niektórym to nie wychodzi, ale nie wszystko musi. Jest jeszcze tyle nietkniętych miejsc. Żeby ludzie mieli bicza, gdy siedzą na tronie. What the fuck? Rzeczywiście. Wie ktoś, czy taki stwór, jak, na którym lecimy, to on w tym uniwersum istniał wcześniej, czy oni sobie wymyślili na potrzeby gry takiego kurwa The Last Guardiana? Cokolwiek to oznacza w ogóle, nie wiem, czymkolwiek to jest w ogóle, nie wiem, jakoś, nie wiem, jakaś rasa z rogami, wszystko z rogami moją. Teraz mu wyjaśnię, co to chibi jest. Nawet nie pytałem, nie chciałem wychodzić na takiego debila zupełnego. Będę miał fajny teraz ten, fajny mieczyk. O, nice. Jakieś w ogóle materiały dodatkowe mam zużyte, nie wiem, do czego to służyło. O Jezu, jestem chyba zły. Zła moc mnie przejęła. Chyba, że nie muszę mieć czerwone miecze. No chyba nie można mieć, a może można mieć? Mam pomarańczowe, trochę jestem zły chyba, nie? A to chyba to, co teraz dodałem sobie, to chyba to mam z tego wniosku, że chyba bo kupiłem wersję przedpremierową i dostałem te takie pomarańczowe rzeczy wcześniej. Pewnie sporo można wyfarmić, ale komu by się chciało, znaczy, pewnie komu by się chciało, mi nie. W końcu znalazłem to. Astrium. Używane przez mędrców tysiące lat temu. A gdzie mogę przebrać Kala? Tam, gdzie byłem? Przed chwilą? Historii. O, nie wiem, jak się odwdzięczę Tarfulowi. Wiesz, co to oznacza, przyjacielu? Nie muszę wracać na Datomirę! Mrok zniweczył wszystkie próby odnalezienia Astrium w grobowcu Kudżeta, lecz moc! Moc otworzyła nam nową drogę. Grobowiec Kudżeta.
Co? Mam teraz wrócić do Kudżeta teraz? Przypał, co? Na Kudżeta muszę wrócić. Chyba tak, jak modliszkę przemalować. Aha, czy mogę jeszcze modliszkę przemalować? Zdrap się na drzewo w początku. Ja pierdzielę, się teraz na drzewo muszę wdrapywać. Jeez, man! Ojej, błotko, uwaga. O, szajse. Ale będzie przypał. Zniszczenia tego świata. Nie wiem, dlaczego druga siostra uważa, że jesteś taki ważny. Lubi pamiątki, ale... Mnie wspominki nie pociągają, a ty nie jesteś tego wart. Więc załatwmy to szybko. Dobra, boy, idziemy cię zabić. To cię nie uratuje. No, cię bić. Wracaj tu! Prawie to poczułam! No, chodźcie bić, ziomek. Au. Taksu, siemanko! Ała! No, come on, boy! O, chociaż girl chyba bardziej. Już jesteś tak napakowana, że nie wiem. Au. Góra! Oh yeah! A przypierdol jej. Nieźle jak na śmiecia! A jak na Jedi? Jest jakaś różnica? Druga siostra ładniejsza, dziewiąta brzydsza. Ej, don't be so mean and rude. No fucking, ale leciała na mnie, naprawdę, chyba na mnie leci. Właśnie, a jak w tej grze rzuca się bronią? Nie powinniśmy się nauczyć rzucać bronią? Kurwa, nie potrafię tego ominąć. Nawet nie przeciąłeś. Jam jest Karl! Karl zabijać! Au! Kuko! O, zaraz cię pokonam, bo Jam jest syn Luka. Nie, dobra, chyba brat Luka ewentualnie chyba. W tym uniwersum mogę być maksymalnie chyba bratem Luka. Będzie to taka moc. Przypomnij sobie. Zapomniał w ogóle, wiesz. On teraz zapomniał swojego pinu do pamiętniczka z notatkami z lekcji. On co tak za każdym razem przypomina. Aha, dobra. To ja miałem kluczyk schowany za poduszką. To jest to. Kwadrat. Zaraz cię zamorduje dziewiąta siostro. O nie, urwana ręka. To jest to, co ja uwielbiam w grach. Odrywanie rąk.
Znaczy obcinanie czy coś. Inkwizycja nauczyła mnie przezwyciężać każdą trudność. Gdy wyrzekniesz się siebie, ręka jest niczym. Byłam kiedyś Jedi. Zabawnie byłoby cię pojmać. Patrzę, jak łamią cię tak jak nas! Ja pierdolę, ona ma jedną dłoń i dalej walczy. Jest silniejsza od Anakina. Okaleczanie! Twoi przyjaciele! Nie dam ci zdąć! Nie powstrzymasz Imperium! Ale ciebie tak! O je! Ciśnij sukę, ciśnij sukę. O je, o je. Zabiłem ją? O nie, ona mogła być moją przyjaciółką. Zabiliśmy inkwizytorkę. A nie, jednak dobra, wrzucam na Insta. Jestem jednak super gościem. A mój robak, który niby zginął, naprawdę przeżył. What the fuck, w tej grze nic nie może nam umrzeć, oprócz tego kumpla na początku. Wszystko dobrze. Musimy wracać. Siri i Grish czekają. Ciekawe, jak my przetransportujemy tego ptaka na inną planetę. Skoro nasz kumpel, to musi latać naszym statkiem, nie? Tylko on jest chyba większy od naszego statku. Dobra, jakoś tam jakąś przyczepkę kupimy czy coś. Weź rękę na pamiątkę. Wiesz, zamontujesz na kij, jeszcze po plecach się drapać, nie? Oh my god, to jest idealna opcja. Dziewiąta siostra pokonana. Mam 2 punkty już rozdane. Nice. No, znaczy do rozdania. A to sobie później rozdamy. A, typowe. Teraz musimy znowu wrócić do statku. A kiedy sobie przypomnę, że mogę rzucać bronią? W finałowej walce, czy trochę wcześniej się uda? Dobra. Teraz mogę hopsa sobie taki przychlast. Bateria jest poziom niski. Ujojoj. Mam nadzieję, że się nie rozładuje. Nie wiem, czy mam tu USB jakieś. Możliwe, że nie mam. Przypał trochę. Nadchodzi nieprzyjaciel! Wow. Nawet pierwszej siostry nie poznała, dziewiątą przyjaciel. No bo wiesz co, bo to jest jak w tym. To jest jak w Most Wanted. Najpierw przelecisz dziewiątą, później ósmą, później siódmą, później szóstą i tak wszystkie przelecić musisz. Taka hybryda How I Met Your Mother z Need for Speed Most Wanted. Co wy na to? How about this? To nie brzmi jak najlepsza gra? O wow, to było... Bo mi to wygląda na najlepszą grę. Chodź, BD. A może drugą i pierwszą będzie trzeba w tym, w trisomie wziąć. Także było trudniejsza walka. Oh, wow. Ty tchórze! Wiesz, jak się uda, jak się w tej grze tańczy normalnie. Wciąż lepsze tańce niż w Tańcu z Gwiazdami. Patrzę, do tego salta nawet moc nie potrzeba. A on zużywa moc, kiedy ja robię salta? Chyba nie. O fucken! Do góry leć. O nie, zrobiłem salto i zaczął lecieć do góry. O mój Boże, przypał. Po co ja salta robiłem w windzie? Pamiętajcie, nie róbcie salt w windzie, bo takie rzeczy się później będą działy. Te biedne wczytywanie znowu. Oh no.
przypał. Bo nawet taka muzyczka z windy, nie? Wiecie, jaka taka typowa windowa muzyka. Dancing with the Star Wars. O mój Boże, że ta nazwa lepiej pasuje do Star Warsów niż do zwykłych Starów. Ja tam żaden, no jakiś Gimper grał, no, znaczy tańczył, no to już żadnych gwiazd tam nie ma. Nie wiem, czy wcześniej były, ale jak Gimper tańczył, to już na pewno nie ma żadnych gwiazd. Na pewno się skończyły wszystkie gwiazdy. Wszystkie gwiazdy na niebie się już skończyły, skoro już nawet Gimper się tam pojawił. Nie, że miał coś do niego, ale... Bo duży, może to jest duży sukces dla niego, cholera wie. Interesowałem się. Mam w dupie telewizję. Kompletnie. Dobra. Walcz, kudasiarzu, widzę, jak czekasz na mnie. Walcz, jeszcze mi powie walcz. A nie walczysz. Idź tam, utop się. Nie, te podwójne skoki naprawdę ułatwiają sprawę. Ile, dokąd miałem iść? Jezu, ja na tej mapie już zapomniałem znowu, jak się chodzi. Typiczne. Tu powinno być przejście chyba? Oj. Już sobie przypomniałem case, który tutaj następował. Jedi, zachować ostrożność! Jedi, zachować ostrożność! BD, potrzebny z tym! BD, potrzebny... pierdziel. Atakujemy pozycję wroga! Chyba w tą stronę miałem iść. No tak mi się wydaje, dobra, biegniemy, nie chcę się z nim walczyć. Nie teraz. O, siema robot. Ciebie zabiję, bo lubię. Ślepy cel! Uważaj, jak strzelasz! Te ich teksty są po prostu dobowe na maksa. Jezu, jak on mnie zabija od tyłu, to będzie przypał. No, ale nie powinni. Jak w tej grze się biegło do końca, do końca mapy? Jakoś tędy chyba? A, dobra, zgadza się. Rzeczywiście, było takie miejsce. Przypomniała mi się pojedynek Anakina z Obi-Wanem, jak młynki kręcili w powietrzu i żaden nie mógł trafić drugiego, taka śmieszna sytuacja. Ej, to true story, w tej grze tak samo się robi. Hops. W tej grze się robi tak samo. Iden, fucking tycznie. O, teraz? Rzeczywiście, teraz mogę użyć tego. Racja. I to o to chodziło. Brakowało mi tych umiejętności właśnie. Teraz naprawdę mogę wszędzie doskoczyć. To robi robotę, nie? To robi robotę. Znowu wczytywanko na śniadanko. Zajebiście dopracowana gierka, naprawdę. Gra roku. What the fuck w ogóle. Ekipa powitalna już się chyba znudziła, gdzieś poleciała sobie. Dobra, militarzy lecimy zresztą. Fajnie było na Kashyyyk, pomogliśmy, później wybili nas, znaczy wybili ich przez nas. Spoko. O, dobra, i podano lasagne. Super. Cordova sądził, że klucz do sanktuarium jest na Datomirze. Znalazłeś Łukiego? Tak. Ale nie jest tam za dobrze. Wszędzie Imperium. Inkwizytorzy? Cóż, co on je za breję żółtą? Znaczy, tfu, niebieską. Ja co za różnica zresztą. Na razie zniknęła. Breja to Breja. Można ściga. Pokonałem dziewiątą siostrę. A tak jak daily stuff. Pokonałem dziewiątą siostrę. Fajna była, ale nie wyszło im, naszy nam. Drobne kłótnie w związku. A może te siostry się nas biją, co? Kal, gdy pojmało mnie Imperium, opierałam się. Przyrzekłam sobie, że prędzej zginę, niż coś powiem. Ale wtedy... No i chuj, teraz mi Brej nie wejdzie. Przybył mroczny cień. I był gorszy niż najstraszliwszy koszmar. I wciąż walczyłam.
No i teraz nie mam ochoty już na breje. I wydałam. Kurwa, nie sól tyle! Jezu, jak ty później zjesz tą breję. W ten sposób tego nie naprawię. Ale Kal, wciąż możemy ocalić. Nie potrafię się w to wchłonąć, naprawdę. To jest zbyt śmieszne, jak on kurwa te soli i soli cały czas. Jakby to było nieuniknione. Oni gadają, ale to miała być poważna sytuacja? A ja kurwa się śmieję z tej solniczki jebanej, nie mogę wytrzymać, bo jak się cieszy. Znajdziemy ten hologram. Nie sól, kurwa, już starczy. Hej, zabieraj lasery z mojego lunchu. Jakie lasery? On policzył, że tam 2 kilogramy soli wsypałeś, gościu. A ten pierwszy i przepierwszy. Gościu, soli, to było białe, ej. To było, kurwa, jebane 2 tony soli wsypane do tego dania. Ta breja, ta babka jak ugotowała tą breję, to musiało być tak ohydne, że on tylko się uśmiechał i kurwa solił, żeby nie poczuł tego jebanej smaku tego gówna, nie? Pogadamy później, koło. Nie wytrzymam. Ej, dobra, ta scena próbowała być dramatyczna, ale ta uśmiechnięta morda i to solenie zwyciężyło wszystko. Ten Cordova nie daje mojemu statkowi chwili wytchnienia. Od zawsze chciał zbadać całą galaktykę. A ty nie? Odwiedziliśmy wiele planet. Grobowce i świątynie związane z Zepho i Jedi. W końcu miałam dość. A jemu ciągle było mało. Biedny stary wariat został sam. Zawsze był sam. Nawet ze mną. Na pracy i przyszłości zależało mu najbardziej na świecie. Nigdy nie miał czasu. Zawsze gdzieś pędził. Na Bogano po raz pierwszy sprawiał wrażenie, że zapuścił korzenie. Przez krótką chwilę. No kurde, nieźle.